Cześć, dziś przepis na najlepszy makowiec. Pachnący, aromatyczny, mięciutki, z dużą ilością bakalii i pyszną czekoladową polewą na wierzchu. Pozycja obowiązkowa na każdym świątecznym stole, ale nie tylko, zapraszam. 420 gramów, czyli 3 szklanki maku suchego, u mnie mielonego, zalej dwiema niepełnymi szklankami gorącego, zagotowanego mleka. Całość wymieszaj i odstaw na 30 minut. Podkreślam, ja używam tutaj maku suchego mielonego. Jeśli chcesz użyć maku normalnego, niemielonego, wówczas zalej go dwiema pełnymi szklankami gorącego mleka, odstaw na godzinę, aby mak napęczniał. Następnie odceć dokładnie na sitku minimum kolejną godzinę, po czym dwukrotnie zmiel. I dopiero tak przygotowany mak możesz dodać do makowca. 250 g miękkiego masła i 300 g cukru pudru zmiksuj razem na puszystą masę, mniej więcej 5 minut. Makowiec jest ciastem, w którym cukier nie pełni żadnej specjalnej roli, więc jeśli chcesz ograniczyć jego ilość, spokojnie można go dodać mniej albo nawet w ekstremalnych sytuacjach nie dodawać w ogóle. Gdy masło z cukrem będzie już dobrze utarte, dodaj po jednym 6 żółtek. Za każdym razem dokładnie ucierając. Masę z żółtkami ucieraj jeszcze przez chwilę. Następnie po łyżce dodawaj zmielony mak na zmianę z 1 kg startych na grubej tarce kwaśnych jabłek. 1 kg jabłek to jest mniej więcej 5 dużych jabłek. Ja używam tutaj szarej renety, może też być antonówka, ale jeśli nie masz dostępu do takich jabłek i kupujesz jabłka na przykład w supermarkecie, to w przypadku jabłek mniej kwaśnych lub bardziej soczystych dodaj po prostu jedno jabłko mniej. Całość miksuj, aż wszystkie składniki będą dodane. Na koniec dodaj jeszcze pół szklanki kaszy manny wymieszane z dwiema łyżeczkami proszku do pieczenia. Całość dokładnie wymieszaj i mikser odstaw na bok. Czystymi łopatkami miksera ubij 6 białek, które pozostały po żółtkach, na sztywno. A ponieważ ten makowiec to przepis na dużą blachę, więc mi jak zwykle nie mieści się nic w misie miksera, dlatego przekładam całą masę do większej miski po to, aby wszystko bezpiecznie wymieszać. Ubite białka dodaj do masy makowej i delikatnie wymieszaj. Na koniec dodaję jeszcze 150 g namoczonych wcześniej rodzynek i 100 g drobno posiekanych orzechów u mnie włoskich. Przypominam, że oba te składniki to są tylko dodatki do ciasta. Nie są to składniki obowiązkowe, można ich w ogóle nie dodawać, można ich dodać nieco mniej, można ich dodać odrobinę więcej, zgodnie z własnym upodobaniem. Do makowca możesz też dodać jakiś olejek zapachowy, jeśli lubisz. Ja nie dodaję, bo nie lubię. Będzie tu pasował zapach migdałowy, będzie też pasował zapach arakowy. Gotową, dobrze wymieszaną masę przełóż do blaszki 24x35 cm. Ja blachę wykładam wcześniej papierem do pieczenia. Wyrównaj i od razu makowca wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Ciasto piecz około 45 do 50 minut, następnie piekarnik wyłącz i makowca wyjmij z piekarnika, zostawiając go do całkowitego wystudzenia. Najlepiej, aby makowiec spokojnie sobie zastygł przez całą noc. Następnego dnia oddziel ostrym nożem boki makowca i przełóż go na oddzielną deseczkę czy podkładkę. I jeszcze polewa 150 g czekolady. U mnie jest to czekolada gorzka, może być trochę gorzkiej, trochę mlecznej, może być też sama mleczna. I 50 g miękkiego masła rozpuść razem. Tej polewy nie podgrzewaj za mocno, tylko i wyłącznie do rozpuszczenia się składników, ponieważ czekolada za mocno podgrzana zważy się po prostu i będzie ciężko później uzyskać taką stabilną polewę, nawet jeśli uda się to zważenie jakoś wyprowadzić. Więc podgrzewasz ostrożnie, tylko i wyłącznie tyle, ile potrzeba, żeby czekolada się rozpuściła i połączyła z masłem. Gotową polewę wylej na wierzch makowca i całość odstaw do zastygnięcia. A później już można kroić i testować. A ponieważ ten makowiec to praktycznie same bakalie, uczulam, że powinien być on przechowywany w lodówce albo w chłodnym miejscu. Smacznego! A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Teraz nowość, pakiet Max, w którym znajdziesz książkę, 4 zeszyty z nowymi przepisami oraz przepisownik na Twoje ulubione przepisy. Twoją książkę możemy również pięknie zapakować. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję przy składaniu zamówienia. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.